Witam wszystkich w kolejnym wideo. Nie tak dawno przygotowaliśmy urządzenie o nazwie Dynaroad. Przypomnę zatem, że jest to przenośna hamownia firmy Magic Motorsport. Omówiona zatem została kwestia instalacji aplikacji i rejestracja produktu. W tym wideo pokażemy na przykładzie, jak używać przenośnej hamowni drogowej Dynaroad. Gotowi? To zaczynamy! Okej, ale zanim do tego przejdziemy, przypomnijmy sobie, co to jest i do czego służy przenośna hamownia drogowa oraz jej główną zaletę. Mobilna czy też przenośna hamownia drogowa Dynaroad, jak już wspomniałem, to produkt firmy Magic Motorsport. Jest to niewielkich rozmiarów urządzenie z przeznaczeniem do montażu na kole samochodu. Posiada bezprzewodową komunikację Bluetooth z urządzeniem, na którym mamy zainstalowaną aplikację. Może to być laptop, tablet lub smartfon. Urządzenie ma też solidny aluminiowy korpus, jest wodoodporne i ma wbudowaną wewnętrzną baterię starczającą na około 10 godzin pracy. Jest wyposażona także w diody sygnalizacyjne LED i port USB typu C do ładowania akumulatorka zasilającego przenośną hamownię. Do czego służy Dynaroad? Krótko mówiąc, Dynaroad służy do pomiaru mocy oraz momentu obrotowego i daje nam możliwości przetestowania pojazdu w rzeczywistych warunkach, a nie stacjonarnej hamowni, jak to było do tej pory. Jak używać Dynaroad? Przede wszystkim należy tu nadmienić, że Dynaroad współpracuje z urządzeniem Flex i aby zarejestrować mobilną hamownię, trzeba posiadać konto firmy Magic Motorsport. O tym, jak to zrobić, mówiliśmy już wcześniej, a link znajduje się poniżej w opisie pod wideo. Pokazujemy tam również, jak pobrać i zainstalować aplikację na urządzenie z Androidem oraz jak sparować urządzenie. Natomiast w tym wideo pokażemy, jak użyć przenośnej hamowni drogowej Dynaroad na przykładzie samochodu Astra J16 benzyna z 2012 roku. Zacznijmy od udania się na prosty, przynajmniej 2-kilometrowy odcinek drogi i powinien on być wyłączony z ruchu. Dobrze, jeśli pomiar wykonują dwie osoby, czyli kierowca oraz asystent. Instalacja Dynaroad. Okej. Po przybyciu do celu instalujemy urządzenie Dynaroad na dowolnym kole samochodu. My wybraliśmy prawe przednie koło. Wszystkie niezbędne elementy montażowe, czyli śruby, nakrętki, a nawet klucze znajdziecie w pudełku razem z Dynaroad. Montaż zaczyna się od nałożenia specjalnej tulei na jedną ze śrub na kole oraz przymocowania przenośnej hamowni. Zwróćcie uwagę, że Dynaroad ma kształt okrągłego płaskiego krążka, nazwijmy go głowicą, oraz ucho do mocowania. I tak to musimy zamontować, aby głowica hamowni patrzyła centralnie w środek koła, tak jak jest to pokazane na filmie. No i teraz będzie nam potrzebna masa pojazdu. Dla uściślenia dodam, że jest to masa pojazdu wraz z osobami w aucie. W naszym przypadku będzie to kierowca oraz osoba dokonująca pomiaru. Do zważenia naszej Astry użyliśmy przenośnej wagi. Jest to naprawdę świetna waga, przede wszystkim bardzo podręczna, o niewielkich rozmiarach, więc możemy zabrać ją gdziekolwiek chcemy, solidnie wykonana i dość dokładna. Pojazd czterokołowy mierzy się w ten sposób, że po każdorazowym naciśnięciu przycisku na wyświetlaczu sygnalizowane jest koło do zważenia. Należy wtedy delikatnie wolno przejechać po wadze i analogicznie zrobić to 4 razy. Tak jak jest to pokazane na tym filmie, w rezultacie czego uzyskujemy całkowitą wagę pojazdu wraz z osobami, które podczas pomiaru znajdowały się w środku. Okej, i kiedy mamy już wagę, będziemy teraz potrzebować rozmiar opony. W naszym przypadku jest to rozmiar 215x50 R17. A teraz włączamy hamownię przyciskiem znajdującą się na niej. A następnie przechodzimy do aplikacji zainstalowanej w telefonie. Oczywiście możecie użyć tabletu czy laptopa wyposażonego w Bluetooth. My użyliśmy telefonu. I tak jak wspomniałem wcześniej, w poprzednim wideo wytłumaczyliśmy instalację i rejestrację urządzenia, więc mamy już login i hasło potrzebne do zalogowania się aplikacji na serwerach Magic Motorsport. Uruchamiamy zatem aplikację, która łączy się z serwerem Magic Motorsport, a po udanej autoryzacji widzimy pierwszy ekran, gdzie w miejsce Vehicle wpisujemy dowolną nazwę naszego pojazdu. Poniżej wagę, którą uzyskaliśmy wcześniej. A w miejscu Drive Type mamy do zaznaczenia FWD, RW, AWD, czyli napęd pojazdu na przód, tył czy cztery koła. Domyślnie jest FWD, czyli napęd na przód. I tak zostawiamy. A jeszcze niżej Tire Size. Tu wpisujemy rozmiar opon naszego pojazdu. A następnie klikamy Next. Teraz wybieramy typ kalibracji. Mamy do wyboru Auto lub Manual, czyli kalibrację automatyczną lub manualną.
Co to znaczy? Informacja poniżej mówi. Podczas kiedy wybierasz tryb auto, kalibracja zacznie się automatycznie, kiedy spełnisz wymagane warunki. 3000 obrotów na minutę powyżej 30 km na godzinę. A jeśli byśmy wybrali tryb manualny, czyli ręczny, trzeba by było po prostu kliknąć ręcznie start pomiaru w chwili uzyskania 3000 obrotów na minutę. Okej, i teraz muszę nadmienić, że aby pomiar był uczciwy, należy wykonać naprawdę rzetelną kalibrację przenośnej hamowni. Polega to na tym, że musimy przejechać pewien odcinek drogi w kilka sekund, nie zmieniając parametrów jazdy, czyli jadąc z tą samą prędkością, nie dodając gazu na biegu, na którym będziemy dokonywali pomiaru mocy. Domyślnie producent zaleca dokonywanie pomiaru mocy na czwartym biegu. Są jednak auta, które mają 8-biegową skrzynię biegów i tu proponujemy dokonywać pomiarów na piątym biegu. Kalibracja. W tym momencie wybieramy tryb auto i klikamy Start Calibration. Rozpędzamy auto na czwartym biegu do 3000 obrotów na minutę. I tak trzymamy kilka sekund. A poniżej znajduje się informacja Keep revs as close as possible, czyli utrzymuj obroty tak blisko jak to możliwe. Czyli utrzymuj obroty bliskie 3000 na minutę powyżej 30 km na godzinę przez 5 sekund. I następuje odliczanie. No i otrzymaliśmy komunikat Calibration Successful, czyli kalibracja powiodła się. Teraz możemy zobaczyć wyniki kalibracji. Jeśli chcemy się upewnić, zawsze możemy powtórzyć kalibrację klikając Repeat Calibration. Jeśli nie, to klikamy Confirm, czyli potwierdzam. Po kliknięciu Confirm widzimy na ekranie telefonu prędkość, z jaką aktualnie się poruszamy. No i poniżej przycisk Start. Pomiar. Podczas pomiaru o wszystkim jesteśmy informowani, trzeba tylko czytać komunikaty z ekranu. Jedziemy bardzo powoli, klikamy na aplikacji Start. I w tym momencie otrzymujemy komunikat, aby zredukować obroty silnika do 1500 obrotów na minutę i przygotować się do startu. Następnie otrzymujemy komunikat Begin to Accelerate to Start to Measurement, czyli zacznij przyspieszać, aby rozpocząć pomiar. Więc przyspieszamy. A kolejny komunikat mówi, aby rozpędzić pojazd na czwartym biegu do maksymalnych obrotów, czyli krótko mówiąc, wciskamy pedał gazu do dechy na czwórce. No i mamy kolejny komunikat, który mówi, że jeśli osiągniemy już maksymalną liczbę obrotów na minutę, puszczamy gaz, wrzucamy na luz i absolutnie nie hamujemy. A w tym momencie nie przyspieszamy wideo, więc widzicie w realnym czasie, że po kilku sekundach otrzymujemy wynik pomiaru. Nasza Astra powinna mieć 115 koni, a Dyno Road zweryfikował moc tylko na 86 HP. Poniżej, jak widzicie, są pozostałe wyniki pomiaru. I tutaj możemy powtórzyć pomiar, tak samo jak w przypadku kalibracji lub potwierdzić. My klikamy Confirm, czyli potwierdzamy i zapisujemy pomiar podając markę, model, pojemność silnika i opcjonalnie numer rejestracyjny oraz numer VIN pojazdu. Po czym klikamy Save, czyli zapisz, a następnie generuj raport. A po chwili otrzymujemy wynik pomiaru, który możemy wygładzić przesuwając tą kropkę widoczną na ekranie w poziomie w prawo z Raw czy Medium na Smooth. Raw znaczy surowy, medium średni, a smooth wygładzony. Następnie zapisujemy do pliku wybierając Image lub PDF, po czym klikamy Save, czyli zapisz. No i teraz możemy już zdemontować przenośną hamownię, a wyniki przesłać do klienta. I to już w zasadzie wszystko. Mam nadzieję, że film był pomocny, jeśli tak, to zostawcie kciuk w górę, jeśli nie, to w dół. Możecie również zostawić komentarz pod wideo, kontakt z nami znajduje się w opisie poniżej. Ja tymczasem bardzo dziękuję za uwagę i pamiętajcie, że nasza firma jest dystrybutorem narzędzi Magic Motorsport, jak i prowadzi szkolenia z zakresu posługiwania się nimi. A więcej informacji na ten temat uzyskacie kontaktując się z nami, jak i pod adresem szkolenia.atomisk.pl. No to do następnego, cześć!